W ostatnich dniach światowe media opisywały stanowisko polskiej wiceminister klimatu pani Urszuli Zielińskiej wyrażone w imieniu rządu na spotkaniu w Brukseli. Cytuję: musimy absolutnie przyjąć cel redukcji emisji CO2 o 90% do roku 2040, czyli w perspektywie następnych kilkunastu lat. Szanowni Państwo, powiedzmy sobie szczerze, trzeba dbać o środowisko, ale transformacja gospodarcza powinna zakładać realne cele i powinna być realizowana w sposób sprawiedliwy i uwzględniający uwarunkowania. Tymczasem rząd ustami swojej wiceminister wyznacza cele nierealne. Nie ma żadnych podstaw do tego, aby twierdzić, że w tak krótkim czasie uda się to zrealizować. Już dziś Unia Europejska ma trudności w realizacji aktualnych celów. Słusznie spadła na was krytyka po tak absurdalnej deklaracji. Uważani jesteście za ludzi niepoważnych. Pani minister Kloska, już kończę panie marszałku, twierdzi, że to tylko stanowisko pani minister Zielińskiej, ale ona w Brukseli powiedziała, że występuje w imieniu rządu Donalda Tuska. Jeśli wyszła poza instrukcję, to bardzo proszę o wyciągnięcie konsekwencji politycznych. Jak nie będziecie rozmawiać, nie będziecie krzyczeć, to naprawdę nawet sobie z tą awarią poradzimy chwilowo, więc bardzo o to proszę, o spokój. I nie pokazujmy się nawzajem palcami, bo wszyscy tutaj mają swoje za uszami, tak? Bardzo proszę o ciszę. Bardzo proszę o ciszę i o niekomentowanie moich próśb o ciszę, bo to nie poprawia sytuacji. Głosowało 432 posłów, większość bezwzględna to 217, za 432, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Sejm podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus. Na jakiej podstawie prawnej działali i działają nadal silni ludzie, napastnicy, którzy napadli na media publiczne? Bardzo proszę o odpowiedź. No, trochę jest wstyd, bo pradziad pana podpułkownika był zasłużonym wielkim noblistą o pseudonimie Litwin. Nie wiem, czy pan nie powinien rozważyć zmianę herbu na rudy ślepowrąt, panie podpułkowniku. Panie ministrze, bardzo proszę konkludować. I deklarowanie pozbawienia praw poselskich. Trzeba też jasno powiedzieć, że jeżeli... Panie ministrze, czas minął, dziękuję bardzo. Proszę opuścić mównicę. Już pana nie słychać, bardzo proszę opuścić mównicę. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 9 porządku dziennego. Informacja bieżąca. Panie pośle, bardzo proszę zająć swoje miejsce. To jest taki dowcip, jak wstawiony mąż wraca do domu około 2 w nocy i tłumaczy pokrętnie żonie, gdzie był. Ona mu nie wierzy, a on mówi, to jest moja wersja i się jej będę trzymał. Pan minister tutaj wyuczony tego kłamstwa, to jest jego wersja i się jej będzie trzymał. Proszę do głosu pani poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz. A pan liczyć nie umie. Szanowny panie ministrze, szanowny panie ministrze. Bardzo proszę o spokój na sali. Szanowny panie ministrze. Proszę umożliwić przemawianie pani poseł. Żadnym hejtem. Jeszcze raz proszę o spokój na sali. Nie powstrzymacie nas żadnym hejtem i krzykami. Nie powstrzymacie nas przed przywracaniem praworządności i rozbijaniem tego towarzyskiego układu zamkniętego, w który zamieniliście wymiar sprawiedliwości. Pan europoseł Krzysztof Brejza ujawnił informacje publiczne dotyczące tego, że komentatorzy, propagandyści TV PiS otrzymywali swoje 500+. 500+ za każdą setkę, którą udzielali TVP. Witam was serdecznie. A skąd wy żeście przyszli, kochani? Proszę państwa, przekazał mi pan marszałek Bosak następującą informację. Z racji upływającego czasu niestety nie wszyscy z państwa zabiorą głos.
Pan Bosak mi to przekazał. W związku z tym informuję, że ostatnią osobą, która będzie zadawała pytania z racji na określony regulamin Sejmu i czas przeznaczony na ten punkt, będzie pani posłanka Karolina Pawliczak. Bardzo proszę, bardzo. Proszę państwa. Posłuchajcie, dacie coś powiedzieć, czy nie? Ale posłuchajcie, nie dacie, ale niech pan mi nie przeszkadza. Proszę państwa, dajcie mi coś powiedzieć, dobrze, że wiecie, że mnie nie przegadacie. Po raz pierwszy pan poseł Dolata się do mnie uśmiechnął, panie pośle, będzie pan ostatni. W takim razie. Dobrze? No dobrze. Pan poseł Dolata jako ostatni. Teraz zapraszam, teraz bardzo proszę panią posłankę Klaudię Jachirę. Pani posłanka Klaudia Jachira reprezentuje Koalicję Obywatelską, Klub Parlamentarny. Bardzo proszę, mógłby pan zejść? Proszę bardzo. Proszę pana, ja wszystko mogę, ale nie wszystko muszę. Media publiczne mówią tym samym głosem, co pozostałe stacje szerzące waszą propagandę. To był cel tej operacji. Zniszczyć wolność słowa, domknąć system medialny tak, by nikt nie patrzył wam na ręce. O to chodziło. Cenicie wyłącznie propagandę. Dzisiaj ci ludzie, którzy protestują, dostali list w tych dniach. Kochani, bardzo dziękuję wam za wsparcie. Za solidarność ze mną i z Maćkiem, za słowa otuchy dla naszych najbliższych, za modlitwy. Proszę i apeluję, walczcie ze złem, które ponownie pojawiło się w naszym kraju 13 grudnia. Trzymajmy się mocno. Nasi wrogowie nigdy nie zobaczą białych flag w naszych rękach. Podły reżim Tuska nie jest w stanie nas złamać. Damy radę, zwyciężymy. Razem obronimy Polskę. Mariusz Kamiński z więzienia w Radomiu. Mariuszu, Maćku, jesteśmy z wami, damy radę, obronimy Polskę. A tymczasem Prawo i Sprawiedliwość... Dziękuję serdecznie, pani poseł. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie, pani poseł. Drogie panie i panowie z PiS-u, no coś was mało, skoro taki frontalny atak przypuszczacie na ministra polskiego rządu i nawet... W 99% nie macie odwagi, żeby przyjść na tą salę. Coś tu nie gra, coś słabo. Jako minister kultury i dziedzictwa narodowego miałem wybór. Wejść na ścieżkę ustawodawczą, trwającą miesiące albo nawet lata, tym samym pozwalając tej nienawiści rozlewać się dalej i zaakceptować ryzyko, że eskalacja pochłonie kolejne ofiary, albo położyć temu kres. Kolejna śmiertelna ofiara jako efekt szerzenia nienawiści w Polsce przez media pozostające w rękach PiS obciążałaby już nie pana Kaczyńskiego, nie pana Morawieckiego, Glińskiego czy innych współtwórców przecież tej maszynerii, ale wprost mnie jako ministra nadzorującego te podmioty i obecnie rządzących. Bo powszechne pytanie brzmiałoby wówczas tak. Dlaczego tego nie powstrzymaliście? Dlatego uznałem, że działając w stanie wyższej konieczności, mam obowiązek natychmiast przystąpić do działania środkami prawnymi, dopuszczalnymi i weryfikowalnymi przez sądy powszechne. Panie ministrze, chciałem panu coś powiedzieć. Miło jest być z panem w koalicji. Dziękuję panu serdecznie. Jakoś nie mam wątpliwości, że prawdopodobnie Bartłomiej Sienkiewicz napisał więcej mądrych rzeczy, niż wnioskodawca przeczytał w życiu. Ja nie jestem upoważniony, żeby powtarzać to, co pan prezydent w rozmowie ze mną w cztery oczy mówił, tak słowo w słowo, na temat mediów Jacka Kurskiego i Jarosława Kaczyńskiego, ale możecie być państwo pewni, że także w obozie PiS-u z najwyższymi urzędnikami państwowymi włącznie
Ludzie wstydzą się tego, co działo się w mediach publicznych zapisu i mają powód się wstydzić tego, że nigdy w czasie rządów PiS-u głośno nie powiedzieli, co tam się działo. Ale ja to dzisiaj powiem. Tak naprawdę nikt przyzwoity w Polsce i nikt na świecie nie miał wątpliwości, że system, jaki zbudował Kaczyński, ten system, o którym przed chwilą mówił minister Bartłomiej Sienkiewicz, był systemem opartym na kłamstwie, na przemocy, na łamaniu zasadniczych praw, w tym konstytucji, po to, aby władzę w swoim ręku utrzymać. Ci, którzy 8 lat temu rzucili się z taką pasją na sądy i media, jak w wielu miejscach na świecie, w dawnej, niedawnej przeszłości, rzucili się po to, żeby władza mogła kraść. Po to im były sądy, żeby władza mogła kraść bezkarnie i po to im były media publiczne, żeby ludzie o tym się nie dowiedzieli. Ale to, co jest właśnie intrygujące, to to, że zobaczcie, oni musieli płacić tym, którzy kłamali na nasz temat. Oni musieli płacić tym, którzy mówili dobrze o PiS-ie i o Kaczyńskim, bo nawet w ich środowisku trudno było znaleźć ludzi, którzy nieopłaceni mówiliby takie bzdury. Jest oczywiście też pan Jan Maria Tomaszewski, postać już legendarna, z zawodu kuzyn prezesa Kaczyńskiego. Rzadko kiedy aktywista PiS-u, wysoki funkcjonariusz PiS-u jest tak szczery jak pan minister Marcin Horała w listopadzie 2023 roku. Nie w rozmowie prywatnej, tylko publicznie. Publicznie. W telewizji. Na pytanie o korupcję pisowską. O to, czy ci ludzie, którzy się tak nakradli bez umiaru, czy oni oddadzą pieniądze. Pan minister Horała powiedział, cytuję: jeżeli ktoś cokolwiek ukradł niezgodnie z procedurami, to oczywiście musi oddawać. PiS de facto podzielił się na dwie części. Na dwie części. Ciekawy jestem, gdzie pan Antoni Macierewicz znajdzie siebie. W grupie, która ukradła niezgodnie z procedurami, czy w grupie, która kradła zgodnie z procedurami. Krzysztof Bosak i jego koledzy z Konfederacji nie podjęli żadnych działań dyscyplinujących wobec Grzegorza Brauna nie tylko 12 grudnia, nie podjęli ich do tej pory i nie planują tego zrobić, bo byłoby to sprzeczne z ich partyjnym, partykularnym interesem. Krzysztof Bosak wie, że Konfederacja po ostatnich wyborach ze swoim wynikiem wyborczym nie może sobie pozwolić na stratę Grzegorza Brauna i wspierających go posłów. Po prostu pan Bosak boi się rozdrażnić posła Brauna, bo bez jego poparcia Konfederacja nie będzie w stanie stworzyć klubu parlamentarnego. Krzysztof Bosak powinien zostać odwołany z funkcji wicemarszałka Sejmu. Tamtego grudniowego dnia świat patrzył na polski Sejm, a dokładnie na gaśnicę w ręku jednego z posłów. Patrzę na pana Mencena. W kampanii pan się zarzekał, że pan nie jest ksenofobem. Mówił pan, że piątka Mencena, że nie dla Żydów, nie dla homoseksualistów, nie dla Unii Europejskiej, to były tylko żarty, a pana koledzy tłumaczyli w najlepszej tradycji pana partii, że to zdania wyrwane z kontekstu i że prezes został źle zrozumiany. No więc mieliście panowie szansę pokazać, jak jest naprawdę i pokazaliście. Mogliście wykluczyć ze swojego klubu polityka opętanego nienawiścią i nie zrobiliście tego. Zamiast tego dajecie mu nadal azyl, schronienie w swoich szeregach, więc sami przyjęliście polityczną odpowiedzialność za jego słowa i za to, co robi. Panie marszałku Bosak, pan nie zareagował na zachowanie swojego kamrata w sposób należyty. Pozwolił pan na wygłaszanie z tej trybuny słów odrażających i pełnych nienawiści. A na koniec pospieszył pan tutaj do ław sejmowych, żeby panu Braunowi po tym wszystkim podać rękę. I to po prostu dyskwalifikuje pana w roli marszałka. Na wniosek Lewicy próbujecie tutaj zastosować odpowiedzialność zbiorową. Dobrze wiecie, że Krzysztof Bosak nie zrobił nic, co usprawiedliwiałoby usunięcie go z prezydium Sejmu. Nie ma na tej sali
zbyt wielu posłów dorównujących mu kulturą osobistą, umiejętnością debaty czy też prowadzenia rozmowy. Krzysztof Bosak świetnie nadaje się na to stanowisko i doskonale o tym wiecie. Domagacie się rozdziału Kościoła od państwa, po czym popieracie organizowanie w polskim Sejmie Chanuki. Domagacie się usunięcia z kodeksu karnego przestępstwa obrazy uczuć religijnych, po czym jesteście wybitnie zbulwersowani, że ktoś te uczucia religijne obraził, a jednocześnie nie przeszkadza wam zachowanie pani poseł Joanny Scheuring-Wielgus, która zakłócała przebieg mszy świętej. No chyba, że tu nie chodzi o obrazę uczuć religijnych, tylko o fizyczny atak na kobietę, ale naruszenie nietykalności fizycznej tej pani było znacznie mniejsze niż naruszenie nietykalności fizycznej matki Roberta Biedronia, który dalej jest waszym liderem. Szczęść Boże, zjednoczony front chanukowo, eurokołchozowo, wojenno-covidowy wydał na mnie wyrok, zanim jeszcze prokuratura w podskokach zdążyła na kolanie napisać, sklecić akt oskarżenia. Przypadek położenia przeze mnie kresu celebracjom talmudystów, satanistów w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej, bo tak, bo talmudyści to rasiści, a to jest sprzeczne z zasadami nie tylko religii cywilizowanych ludzi, ale także i prawa świeckiego, które w cywilizowanych krajach wyznacza ramy życia publicznego. Stwierdzę tylko, że mam poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Tak jak przywróciłem powagę Wysokiej Izby, kładąc kres tej rasistowskiej, talmudycznej celebracji, tak przywróciłem powagę Wysokiego Sądu w Krakowie, który został przez pederastów, eurofederastów przyozdobiony choinką z ich emblematami, co dalibóg z powagą Wysokiego Sądu nie licowało i trwało to miesiącami, aż ja niegodny zawitałem w mury tego sądu i mogłem przywrócić powagę. Najprawdopodobniej będzie to jeden z najbardziej dziwnych wniosków formalnych tego posiedzenia. O, niech się pan nie łudzi. O tym zgłaszam wniosek formalny o ogłoszenie 10 sekund ciszy, aby każdy z nas zajrzał w swoje serce i odpowiedział sobie na pytanie, czy za chwilkę zagłosujecie zgodnie z własnym sumieniem. Dziękuję. Panie pośle, kiedy wyszedł pan na mównicę i powiedział pan, że pan zgłosi najdziwniejszy wniosek formalny, już podejrzewałem pana o naiwność, ale jeżeli liczy pan na 10 sekund ciszy na tej Izbie, no to już chyba nie mam wątpliwości, że jest pan naiwnym człowiekiem. Ale jeżeli państwo chcecie, ja bardzo chętnie przychylę się do tego wniosku. I proszę teraz państwa w ramach eksperymentu parlamentarnego o 10 sekund ciszy na wejrzenie w swoje poselskie sumienia. Panie pośle, jest 10 sekund ciszy na wejrzenie w sumienie. Dlaczego pan to bruka? No i widzicie. 4, 3, 2, 1. Chciałem dobrze. Pani posłanka, wasza posłanka, która siedzi tam, pani Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, jeżeli przekręciłam nazwisko, przepraszam, powiedziała, cytuję, w stosunku do pani poseł Felix, gdybym miała taką matkę, to bym się zabiła. To powiedziała pani poseł i mam na to świadków. Zacznijmy od tego, że zachowanie pani poseł, które zaobserwowałam, pani poseł, którą dotknęła ta życiowa tragedia, jest tak żenujące i tak niestosowne dla progów Parlamentu Europejskiego. Chwileczkę. 2 dni temu miałam okazję obserwować panią poseł, która się zachowywała w sposób wulgarny, ordynarny, wskazujący na przyzwyczajenie do różnych używek. I powiem tak, chwileczkę. To jest wasza metoda. Proszę zejść z mównicy, pani poseł. Nie pozwolę na obrażanie posłów. Proszę zejść z mównicy. Proszę zejść z mównicy i nie zakłócać obrad Sejmu. Nie, pani poseł. Zakończyła pani swoją wypowiedź w momencie, w którym mówiła pani o tym, że ktoś wygląda, jakby stosował różne używki. To nie jest poziom. I mówię to pani ja, osoba z wykształceniem średnim, który,
który będziemy tolerowali w tej Izbie. Proszę zejść z mównicy. Odbieram pani głos. Proszę zejść z mównicy. Głosowało 437 posłów, większość ustawowa to 231, za 194, przeciw 241, wstrzymało się 2 posłów. Stwierdzam, że wobec nieuzyskania wymaganej większości głosów Sejm odrzucił wniosek o wyrażenie wotum nieufności ministrowi kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiejowi Sienkiewiczowi. Głosowało 261 posłów, większość bezwzględna 131, za 32, przeciw 77, wstrzymało się 152 posłów. Stwierdzam, że wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów Sejm odrzucił wniosek o odwołanie posła Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka Sejmu. Głosowało 417 posłów, większość bezwzględna ustawowej liczby posłów 231, za 398, przeciw 15, wstrzymało się 4 posłów. Stwierdzam, że Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna za czyn określony w punkcie 1 wniosku prokuratora okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 roku, uzupełnionego 10 stycznia 2024 roku.